Idziemy dalej, ja nie leżę na plecach. Jeansowa kurtka, spodnie jeansowe. Idziemy dalej, uskutecznia moją mowę. Białe buty, Adidasa, Nike, Alibaba. Nie wiem, droga dla wielu ludzi dzisiaj jest szeroka. Srebrny zegarek, lecą wskazówki. Słuchaj uważnie, chłopaku, tej rymówki. Nie używasz żelu, tak jak ludzi wielu. Abyś w życiu doszedł, życzę ci do swego celu. Bluza Adidasa, ci już pierwsza klasa. Nie jeden raper ubiera się w masa. Nie jeden chce robić dzisiaj jak fejal. Bo soku, daj spokój, to anormalne. Bo życie mało latów staje się fatalne. Widziałem wczoraj nekrolog dziewczynki. Chciała używać bardzo fajnej śminki. Miała 14 lat, dealer dał dragi. Ona dzisiaj żyje na wzór łamagi. Paraliż lewej strony, narkotyk ją zniszczył. Powiedz, ile w tym kraju jeszcze będzie zniszczy. A potem bliższy kolejny chłopak. Powziął na ośkę kozacyczny robak. Dyskie z uśmiechniętym dyskiem i browara. Potem wiesz, mamie, powiedział nara. Nara, po 2 miesiącach mama nie żyje. On nad grobem matki swoje oczy szyje. Powiedz, jak żyjesz, ej, hip-hopowcu. Wielu jest takich dzisiaj, ej, undergroundowców. Tete, który sprzedał polską muzykę. Idę dalej, ej, z pozdrowienia wierszykiem. Nie jestem OSTR, jestem Mac. Mam swoim Bogiem czysto święty szlak. Rak, zabijam mało latów w kraju. Kiedyś ludny Zośka, dzisiaj dzieci na kraju. Powiedz, co się stało z Polską tą, którą kiedyś ktoś budował tak jak dom. Ziom, jeśli wolisz tak, ja oprałem w swoim życiu hip-hopowe szlaki. Pozdrawiamy z Azji chłopaków, cały czas na polskim szlaku. Pozdrawiam wszystkich, co mijają nas. Ej, poprzez garniturze mamy fajny czas. Ty pewnie teraz dbasz o pozycję. My tu składamy życiową amunicję. Fajna saszetka, w sumie jest biała. Gdyby była czarna, to by była chała. A ja pozdrawiam na spokojnie. Wszyscy jesteśmy na życiowej wojnie. O, pan, białe spodnie, pewnie oczony, jest w nich wygodnie. Luz, ja tylko pozdrawiam piątkę, z tym brzuszkiem temu panu postawiam. Mamy tutaj hipopotama. Ta pani to żona, albo pewnie mama. Nie wiem, w sumie to nieistotne. Ważne, żebyś żył, nie wyglądał markotnie. Lecimy dalej, wiesz, o co chodzi. Żeby serca ludzi do życia wyswobodzić. Żeby pokazać, że talent płynie z serca. Że ja był to straszliwy morderca. Zabija dzieci, wrzucając porno śmieci do ich umysłu. Przez internet, online. Bardzo proszę, pomyśl o tym, o czym mówię. Życzę smacznego, kolega jest Indies, moim kolego. Pozdrawiam, błogosławię w imieniu Boga. Niech Bóg stoi przy tobie na swych nogach. Lecimy dalej, to pozdrowienie. Zero rasizmu, miłość jest w cenie. To szybko, o czym dziś mówić chcę. Byłem kiedyś leszczem i nie wstydzę się. Dzisiaj jestem, ale leszczem Jezusa. I on ma we mnie swojego prymusa. Ja, tak, znalazłem wodę. Jadę dalej moim życiowym samochodem. Ty masz rowerek, są tu pedały. Buty Nike'a, to nie żadne sandały. Gdzie masz błotniki, śmigasz na rowerze. Później mama brudną bluzę w pralce bierze. Trzeba założyć płotnik, kiedy deszczyk pada. Pozdrowieniami dla tej trójki rymy składam. Biała czapka, Reebok firma, bardzo sportowa. O tym rowerze teraz popłynie mowa. Kierownica na wzór baranka. Idziemy dalej, dzisiaj wino w szklankach. Małolaci na osiedlach piją wódę. W taki sposób chłopaki zabijają nudę. Kiedyś faszyści strzelali nam w głowę. Dzisiaj chuligani uskuteczniają nowe Everlast. Zabijać człowieka, lepiej kochać Boga, a nie wulgarnie szczekać. I po co czekać, ciut anormalnie. Życie tak tandetnie wygląda banalnie. Jest myszka Myki, ej chłopak, Walta Disneya. Idziemy dalej, to nie Mordo Kleja. Przybijam piątkę dla ciebie i sikorki. Kochaj Pana Boga, ale nie tylko we wtorki. W środę też, czwartek, piątek, ej. Słowo Boże, ono dla mnie jest jak klej. Klei wszystkie pobite serca, gdy zbliża się duchowy morderca. I coraz więcej dzieci pali papierosy, a rodzice mają zadarte nosy. Bo liczy się kasa, S-klasa, Mercedes, a twoje serce wygląda jak sedes. Bardzo cię proszę, załóż kalosze, załóż w końcu mądrości wam Boże. My pozdrawiamy warszawiaków tutaj, płynie dla was wszystkich pozdrowienia nuta. Ja jestem Mac, rodak wasz.
masz, pytam czemu bluźnisz komuś twarz. Odgadywać nie chcę, to nie w moim stylu. Wielu ludzi ma na ten sposób deal. Parę chwili dla tej pani, z aparatem. Ja jestem tylko miłości wariatem. Ile miłości, nie sprzedaję narkotyków. Wokół jest dzisiaj wiele toksycznych pomników. Małolaci mają marihuanę, w niej zależnie swoją duchową mamę. A mama fizyczna w domu płacze, bo gówniarz na osiedlu z papierosem skacze. Raczej tandeta ogarnęła mój kraj. To jest mak chrześcijański kraj. Na tej pani w żakiecie Bóg mówi kobiecie, hej, która stoi tutaj w jasnym żakiecie. Jest pani piękna, serce piękne jest. Liczy się dzisiaj miłości bez. Niech Bóg błogosławi każdy pani krok. Budujemy tutaj miłości blok. To szok, rok 2011. Idziemy dalej, o tym mówimy właśnie. Nieważne co w życiu dzieje się źle, niech Bóg będzie miłością, która wzmacnia cię. On dał ci wszystko, oczy i nogi, abyś mogła wkroczyć do świętej załogi. Tak jak kiedyś Elżbieta i tak jak Maria. Życie bez Boga to dzisiaj awaria. Ja błogosławię, pozdrawiam serdecznie. Ja razem z Bogiem czuję się bezpiecznie. Z pozdrowieniami dla wszystkich ludzi z Metra Centrum, tych bardziej smutnych wewnątrz, którzy zatrzymali się i może słyszą słowa nadziei. Ja pozdrawiam, błogosławię. Jest nadzieja na lepsze życie. Ja byłem narkomanem, który wychował się w domu dziecka. Miałem umrzeć. Wielu z pedagogów mówiło mnie, że jestem patologią, z której nic nie będzie. Kiedy byłem w domu dziecka, pamiętam słowa pani pedagog. Powiedziała mi, że chciałem studiować w Warszawie kiedyś. Ona powiedziała, nic z ciebie nie będzie. Jesteś zakałą społeczeństwa i tak dalej. Kiedy stoczyłem się na samo dno, moja mama popełniła samobójstwo. Paru moich kolegów zamordowali. Płakałem na ulicy. I tak jak tą prostytutkę faryzeusze przedstawiali przed święty tron i mówili, trzeba go ukamieniować. Płakałem jak dziecko i mówiłem, Boże, ratuj mnie, jeśli jesteś. Pomóż mi, bo umieram. Podjąłem decyzję, że chcę inaczej żyć. Nie obchodziło mnie już komentarze kolegów i tak dalej. Byłem lokalnym złodziejem, łapciuchem. Miesiąc temu skończyłem studia, od 6 lat pracuję jako pedagog ulicy, street worker. Obecnie rozpoczynam studia magisterskie. Zaczynam pracować z młodymi ludźmi. Jeździmy na obozy, na zieloną szkołę, pracujemy w trudnych miejscach, w rodzinach takich, które mają problemy. Mówimy o tym, że Bóg naprawdę jest nadzieją i że nie wiem, w jakim miejscu jesteś swojego życia. Jest nadzieja. Ja mogę o tym powiedzieć, byłem naprawdę wyrzutkiem społeczeństwa. Kiedy kilka miesięcy temu trafiłem do mojego domu dziecka, spotkałem tą panią, tych panów, którzy mówili mi, że nic ze mnie nie będzie. Z 50 osób, które mieszkały ze mną w domu dziecka, przeżyłem ja i parę moich kolegów. Reszta siedzi w kryminałach, kilku nie żyje. Powiedziałem, udało mi się. Wasze opinie były niekompetentne. Nie macie pojęcia, czym jest pedagogika. Nie macie pojęcia o pracy z młodzieżą. Nie podjęliście nigdy wyzwania, żeby powalczyć o nasze życie. Dzisiaj żyjemy innym życiem. Mogę o tym mówić, jestem wolny od narkotyków. Od 8 lat nie biorę, nie piję. Pracuję z ludźmi, mówię o tym, że można żyć inaczej. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Kimkolwiek jesteś, jest dla ciebie nadzieja. Dopóki twoje serce bije, zawsze możesz wrócić do domu ojca. I przez to szukam rodziców, których zabrał mi czas. Chciałbym teraz poruszyć wszystkich was. Jeśli masz mamę, jeśli masz tatę, zdejmij w końcu pośpiechu szatę. Usiądź w domu z rodzicami, stań się ich kibicami. Ja miałem tatę, ale byłem zbyt namolny. Czas dla mnie nie był frywolny. Dostałem telefon w niedzielę rano. Odszedł tata, wiesz, jechałem z wielką szramą. Pociąg, pamiętam konduktora. Mówiłem, sprawa życia, proszę, pana jest chora. Bóg, wtedy wątpliwość miałem, bo z moim tatą się rozstałem. Tak bardzo chciałem powiedzieć mu, że kocham. Dzisiaj idę na cmentarz i czasami szlocham. Leży tam mama od 7 lat. Dzisiaj sierociństwo, w sumie to mój świat. Ale wiem, wielu z was rodziców ma. Może pora nawet usiąść we łzach, przytulić mamę, której ciężko jest. Liczy się dzisiaj tylko finansowy gest. Zatrzymaj czas, który tak szybko ucieka. Przestań z nienawiści na rodziców szczekać. Przytul mamę i podziękuj tacie. On niejednokrotnie kupił ci gacie, zadbał o lacie i o wiele rzeczy. Nienawiść serca nigdy nie uleczy. Ja tęsknię, gdybym dzisiaj ich miał, miałbym w sercu miłości szał. Ale straciłem coś, co dostałem od Boga. Teraz stoję na mądrości nogach. Czas zabrał tatę i zabrał mamę. Spoko, on zażył ranę. Kiedyś tam, kiedy zejdę z tego
świata, spotkam go. Tak, tam jest mój tata. Wtedy przytulę, nie będę się wstydził. Ilu z was swoich rodziców się wstydzi? Jakim prawem, skoro oni ci dali życie? I mówię o tym na tej warszawskiej płycie. Szanuj rodziców, póki ich masz, bo przyjdą dni i będziesz miał smutną twarz. Proste przesłanie, wiem, nie pasuje. Wielu z was dzisiaj bardzo fajnie się czuje. Fajna kurteczka, super furia, a żyjesz tylko na wzór, bura, hura. Jestem wolny, dzięki tobie mogę żyć, wiem, o tym powiem. To dzięki tobie JZUS zagoił się w moim sercu wszelki stres. I na spokojnie, dla ludzi z Warszawy szukamy życia, a nie tandetnej zabawy. Błogosławię każdą mamę i tatę, aby Bóg złamał nienawiści kratę i aby dziecko nie wstydziło się mamy. Boże, co my z tego dzisiaj mamy? Sztywna ekipa, która luźno buja się. Co z tego, skoro czas goni cię? Jedna wskazówka, uciekają sekundy, obyś się zgubił w faniaczku swej rundy. Wszystko się kończy, ja to już kumam. Dziś najważniejsza jest finansowa duma. Nie szukam tego, co jest banalne. Życie bez miłości to życie fatalne. Wszystko w pośpiechu, nekrolog pyta. Boże, czemu tak jest? Pytam. Tak, to jest dla ludzi z Warszawy. Szukamy życia, a nie zabawy. Dla każdej mamy, która w domu siedzi sama, myśl o miłości od rana. Błogosławimy wszystkich rodziców, aby dzieci w nich miały swych kibiców. I aby rodzina kochać chciała, aby stawała się większa, a nie mała. Szałem dla mnie jest mówić o tym, że wszystkich nas goni czas. Nie myśl o tym, że powstałeś z słonia albo z żyrafy. Z takim myśleniem schowaj się do szafy. Daj spokój, stary, w sumie goni nas czas. Cmentarze pokazują, nie żyjemy wiecznie. Człowiek w Mercedesie czuje się bezpiecznie. Bajecznie jest nosić korale. Wszystko zabierze czas, zabierze talent. I o tym mówić chcę dzisiaj tutaj. Pozdrowienia dla was wszystkich. Lupa.